Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmu. Pan Jerzy Konikowski komentuje. Spotykamy się już po raz szósty. Dziś pan Jerzy wybrał do nas partię opublikowaną w Panoramie Szachowej numerze 90/2018, czyli całkiem nie tak dawno i za zgodą pana Jerzego Morasia prezentujemy ją tu. Białymi gra Jacek Tomczak, nasz młody zawodnik, czarnymi Włodzimierz Kramnik, reprezentant Rosji. Partia grana była podczas Olimpiady Szachowej w Batumi w 2018 roku na tak zwanej trzeciej szachownicy. Jacek Tomczak gra białymi. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6. Kto wie, ten wie, kto nie wie, dowiaduje się po raz pierwszy. D4. Jest komentarz pana Jerzego. Po raz pierwszy został ten ruch sprawdzony w meczu korespondencyjnym pomiędzy Edynburgiem i Londynem w latach 1824-1826. Łatwo domyślić się, że partia trwała blisko 3 lata. Blisko 3 lata i wtedy poczta była raczej konna. Atakiem na pionka E5 białe dążą do uzyskania przewagi przestrzennej w centrum. Jednakże czarne mają po poprawnej grze wystarczające możliwości wyrównania gry. Należy zaznaczyć, że arcymistrz Tomczak jest największym w kraju specjalistą tego otwarcia. Taka jest prawda. Bardzo często grał Kasparow w meczu przeciwko Anatolowi Karpowowi. Więc tutaj mamy partię szkocką. Z partią szkocką jest tak, że generalnie uważa się, iż czarne wyrównują, dlatego jest rzadziej spotykana. Ale ponieważ jest rzadziej spotykana, to przeciwnik grający czarnymi może być mniej przygotowany. ED4, skoczek D4. I teraz pan Jerzy sypie wariantami, które my przedstawimy. W partii nastąpiło skoczek F6, no ale to było w partii, natomiast my zaczniemy od tego, co najpierw było. Silną alternatywą jest goniec C5 i znalazła swoje miejsce w repertuarze obecnego mistrza świata. Zobaczmy kilka przykładów jego aktualnej twórczości. Przypominam, że aktualnym mistrzem świata jest Magnus Carlsen. Skoczek bije C6. To jest pierwszy wariant. Goniec E3. Goniec B6. Skoczek C3. Skoczek F6. Goniec B5. Roszada. Wieża E8. F3. Skoczek E5. Czarne uderzają w centrum, odbijają skoczkiem. Kończą rozwój i po wieży AD8 mają pełne wyrównanie. Tak w 17 roku przybiegała partia Andrzejkin-Carlsen. Andrzejki to jeszcze cały czas aktualny mistrz Rosji. Zresztą tym mistrzem Rosji był dwukrotnie Andrzejkin Carlsen. Inna możliwość, zamiast goniec E3 zagrać hetman F6. C3. Skoczek G7. Goniec bije E3, skoczek bije E3. Jak widzimy, białe elastycznie odbijają skoczkiem, nie chcąc psuć struktury pionkowej, hetman E5,
D5, D4, roszada. Hetman C2, F5. Skoczek F3. I choć białe mają przewagę, pan Jerzy komentuje, i czarne powinny utrzymać swoją pozycję. W partię białymi grał Moroziewicz Aleksander, czarnymi Magnus Carlsen w Moskwie w 12 roku. W Moskwie w 12 roku. Dobrze, goniec C5, skoczek C6 i teraz można zagrać hetman F6. To nie pomyłka. Nie jest to pomyłką, ponieważ grozi taki szaszek. Jak grozi taki szaszek, jest to nieprzyjemne, więc odbije się skoczka. F4, DC6, skoczek C3, szach. Szach miał na celu wyciągnięcie pionka na G3. I czarne uzyskały świetną pozycję. Niepomniaści Carlsen, Dubaj 2014. Oprócz F4 można grać hetman F3. Można grać hetman F3. I tu Carlsen traktował pozycję na dwa sposoby. Raz odbił pionkiem B. To jest bardzo ważne, żeby pewne pozycje traktować na więcej niż jeden sposób, bo przeciwnik nie może jak po sznurku się przygotować programem komputerowym. D6, hetman G6, propozycja wymiany hetmanów, goniec D4, goniec B6. Jak białe zbiją na B6, to wyprostują strukturę pionową. Zbiły, wyprostowały, ale tylko częściowo, ponieważ czarne wprowadziły sobie do gry wieżę, która nie wykonała posunięcia A. Strzela. A3, król E7. Z dobrą pozycją czarnych i ich końcowym zwycięstwem Radżabow, Carlsen, Moskwa 2012. Widzimy, są to sami wybitni zawodnicy z najwęższej światowej czołówce. Odbijał też Magnus Carlsen pionkiem z C. Skoczek C3, goniec E6 i teraz niepomiaści zadysponował posunięcie A3. Roszada, goniec E3. Król B8, król broni pionka A7, G5 i biały król, gdzie ma się schować H6, ofiara piona. Roszada, skoczek G4, hetman D6, skoczek bije E5, pion odbity, pozycja równa, niepomniaści Carlsen, Berlin 2015. Tenże Carlsen zagrał, znaczy tenże, przepraszam, niepomiaści, zagrał także hetman G3 w 2017 roku. Roszada, goniec E3, goniec E3, hetman E3, król B8, F4, hetman E7. Tu niektórzy mówią, że to przestawiam za szybko, to trzeba sobie na szachownicę obejrzeć. Otwarta wieża, otwarta linia, wymiana wież. I partia zakończyła się wkrótce remisem. Niepomiaści Carlsen, Leuven 2017. To chcę powiedzieć od siebie, że jest to bardzo, bardzo pożyteczne, kiedy można zobaczyć partię graną przez jednego zawodnika na wiele sposobów, znaczy partię w debiucie, w jednym debiucie grano na wiele sposobów. Skoczek F6, skoczek C6, BC6, E5.
Właśnie ten wariant był bardzo popularny w meczach o Mistrzostwo Świata między Kasparowem, który grał biały, i między Karpowem. I wtedy naprawdę tak najbardziej się rozwinął. Karpow utrzymywał pozycję. Hetman wiąże pionka. Hetman w pewnym sensie odwiązuje pionka i skocze D5. Pan Jerzy komentuje. Już chciałem powiedzieć, ale przez to przypomniałem, że pan Jerzy to napisał i nie muszę udawać, że sam coś wymyślę. W partii nastąpiło H4. Jest to dość rzadko spotykana idea, której celem jest ominięcie obszernie rozpracowanego głównego wariantu po C4. To jest główny wariant, który prowadzi do dokładnie rozpracowanych gier. Skoczek A6, tu widzimy związanie, ale cofniemy się, bo można też odejść skoczkiem na B6. Biały może zagrać skoczek D2. Goniec B7. Z ideą D7, D5. Tu ideę pokazujemy tak. Z ideą D7, D5 i aktywną grą czarnych. Może też nastąpić skoczek C3. Goniec A6. Aczkolwiek zamiast goniec A6 pan Jerzy wskazuje, iż silną alternatywą jest A5. Na przykład hetman E4. Przygotowanie D7. D5 z dobrymi perspektywami. W partii nastąpiło H4. I teraz Kramnik wykonał posunięcie hetman E6 dość szybko, chociaż widocznie miał takie przygotowanie. Najczęściej grywa się A5. Hetman E6. Wariant przykładowy, więc ja go tylko pokazuję. Zachęcam, żeby sobie przewinąć film albo ustawić na szachownicy z pełnym wyrównaniem, jak było w partii Nakamura Robson Święty Ludwik 2018. Kramnik zagrał hetman E6. I co teraz powinien grać biały? Biały zagrał G3. Do tego wrócimy zaraz po usunięciu G3. Natomiast pan Jerzy pisze, iż... Znaczy pan Jerzy komentuje. Pan Jerzy Konikowski spotyka się inne plany, które także nie sprawiają czarnych jakichkolwiek problemów. Czyli pan Jerzy potwierdza to, co mówiłem na początku, że partia szkocka daje białym bardzo małe szanse na wyrównanie, na zdobycie przewagi. Na przykład C4. Skoczek B6, goniec D2, goniec A6, B3. Jak było w partii Spiratos Marglas w Puerto Rico w 2016. Tudzież skoczek D2. Ze znakomitą grą czarnych w partii Kupke Kremer Innsbruck 2018. Również dziewiąte wieża H3. Trochę taki, no jakby to powiedzieć, dziwaczny ruch.
partii Buozo Alvarez Teron, Helena Teron, Malaga 1993. 1993. W partii nastąpiło G3. Cel posunięcia jest jasny. Rozwój gońca na G2 lub H3. I tak zagrał nas Jacek Tomczak. Tu przypominam, że pan Jerzy napisał bardzo ważne zdanie, iż Jacek Tomczak jest najwybitniejszym w Polsce teoretykiem obrony na partii szkockiej. W partii teraz nastąpiło skoczek B4. Kramnik wcześniej grywał D6, ja tego nie będę rozwijał. Rozwijał D6, co również było spotkane w partii Małgorzaty Wizę-Jóźwiak z Grażyną Szmacińską, Warszawa 1988. To był taki bardzo, bardzo, bardzo silny turniej arcymistrzowski. Tu zagadka z nagrodą, z książką. Kto pierwszy rozwiąże zagadkę, dostanie książkę pana Jerzego. Mam jeszcze jeden egzemplarz ufundowany przez pana Jerzego ze Zolkina. Która polska szachistka zawodniczkami Związku Radzieckiego uzyskała najlepszy wynik, to znaczy jedną partię wygrała, jedną partię zremisowała, podpowiadam, jedną z nich była aktualna wicemistrzyni świata Helena Achmyłowska, która z polskich zawodniczek uzyskała najlepszy wynik przeciwko zawodniczkom Związku Radzieckiego, więc grywał D6, po C4, skoczek B6, ED6, Kramnik uzyskał bardzo dobrą pozycję. Przeciwko naszemu arcymistrzowi wygrał skoczek B4, to na pewno jest wzmocnienie. I teraz uwaga, pan Jerzy Konikowski powiedział, że arcymistrz Jacek Tomczak jest najlepszym w Polsce specjalistą od partii szkockiej. Pan Jerzy to wie. Więc Rosjanie też to wiedzą. Więc Rosjanie spodziewali się partii szkockiej i tak dobrali skład właśnie, żeby partię szkocką najlepiej, wbrew pozorom, u nich w drużynie znał Kramnik. Skoczek B4. Teraz nastąpiło C4, co pan Jerzy uważa na 100% za nowinkę. Mówi, że można było grać A3, hetman D5, że zamiast hetman D5 ciekawy było goniec A6. Natomiast wracamy hetman D5, wieża G1, hetman A5 i na szachownicy wynikła równa pozycja. To było w partii Diaz-Arencibar-Rodriguez w Las Tunas w 1996 roku. Także posunięcie C4, które zrobił Jacek Tomczak, jest nowinką. Chcę powiedzieć, że w prawie każdej partii prędzej czy później zdarza się nowinka. Kramnik odpowiedział goniec A6. Że to jest w duchu pozycji, naciska na piona C4. W trakcie partii pan Jerzy rozpatrywał taki wariant. Co to znaczy? No, znaczy, że pan Jerzy siedział u siebie w domu, przyglądał się tej partii, kibicował polskiej drużynie i patrzył, co można zagrać. Ja też kibicowałem, ale nie pamiętam, czy ten wariant rozpatrywałem. Hetman F5. Teraz nie jest dobre król D1 z powodu goniec B7. Hetman F5, skoczek A3, goniec C5 i teraz znowu goniec F4 nie jest polecany, bo można zagrać roszadę z ideą D5, więc goniec E3,
Goniec bije 3. Hetman bije 3. Roszada z dobrą grą czarnych, z dobrą pozycją czarnych, ponieważ na goniec H3 może nastąpić hetman D3. Rzeczywiście czarny jest lepiej rozwinięty, białe wieże są rozdzielone. Skoczek na A3 stoi nieszczególnie, goniec na H3 też nie jest specjalnie silny. Wracamy do partii. Goniec A6, pan Jerzy Konikowski komentuje. W duchu pozycji czarne wzmacniają nacisk na pionka C4. Jak widzimy, idzie olbrzymia walka teoretyczna. Białe zagrały goniec A4, wrócimy do tego posunięcia. I tu warto zapamiętać to, co pan Jerzy Konikowski teraz pisze. Pan Jerzy Konikowski pokazuje, w jaki sposób w kluczowym momencie partii wzmocnić grę białych. Jest to bardzo cenne dla miłośników partii szkockiej, którzy grają to białym. Pan Jerzy poleca. Skoczek C3 i na D5. Goniec H3, a teraz goniec dobrze stoi na H3, jak już nie ma pionka na D7. F5, roszada, goniec C4. Jak widzimy, to była ofiara pionka, hetman F3. I teraz nie można grać goniec F1, takiego ostrego, bo po goniec F5 czarne ze swoim niezroszowanym królem miałyby duże trudności. Rzeczywiście miałyby duże trudności. Przykład, grozi wieża E1. Trzeba wziąć pod uwagę, że grozi wieża E1 na wszystkie posunięcia czarnych. Ja tu sobie pozwolę dołożyć goniec E7 i najpierw wieża E1. Hetman musi odejść. Goniec G5 i widzimy, że czarne mają duże, duże trudności. Wracamy. Dlatego na to trzeba zagrać skoczek D3. Nie jest dobre. Goniec bije F5. Ze względu na odpowiedź proszę, kto znajdzie 10 kasparowskich sekund. Ze względu na odpowiedź skoczek E5 i nagle okazuje się, że wisi wieża, wisi hetman. I białe mają bardzo duże kłopoty, dlatego skoczek D3 bijemy hetmanem na F5. Hetman F5, goniec F5. Skoczek E5, wieża E1, wieża uciekła, goniec D6, F4, roszada, taki forsowny wariancik. Teraz nie jest dobrze FE5, bo jest to korzystniejsze dla czarnych i czarne mają pionka więcej. Ja dodam jeszcze, że goniec jest trochę lepszą figurą od skoczka, będzie łatwiej tego piona zrealizować. Dlatego po roszadzie goniec E6, skoczek F7. Pan Jerzy pisze z remisową końcówką. To może na poziomie pana Jerzego Konikowskiego ja bym powiedział z końcówką z równymi szansami, z końcówką, w których żadna ze stron nie ma dużych szans na wygraną przy prawidłowej grze przeciwnika. Tu oczywiście pan Jerzy zrobił taki skrót myślowy, dlatego ja to tłumaczę, że no, żeby zremisować białymi i czarnymi, no to trzeba jeszcze w miarę poprawnie grać do końca.
Także wracamy do posunięcia goniec F4. Szablonowa decyzja. Białe powinny wprowadzić najpierw do gry skoczka. I tu pan Jerzy pokazał. Widzimy, że rzeczywiście tu goniec F4 też nie jest piękny. Widzimy, że jeżeli chodzi o rozwój, to białe nie mają się tym, czym pochwalić. D5. Wykorzystujemy związanie pionka C4. W partii nastąpiło A3. Pan Jerzy nie ocenia tego posunięcia dobrze. Twierdzi, że to tylko pogłębiły kłopoty białych. Proponuje bicie w przelocie. Być może pan arcymistrz Jacek Tomczak, grając takim silnym autorytetem, bał się, że może się pomyli przy biciu w przelocie, może nie. Skoczek D3, królu D2, skoczek F4, GF4 i pozycja ta jest dla białych trochę korzystniejsza, ale też jest bardzo, bardzo trudna. Zamiast goniec F4 na D7 szach i też pozycja jest trudna. W partii nastąpiło A3. Goniec C4. Czarne skonsumowały pionka. Hetman D1. I proszę bardzo. Kombinujemy jak kramnik. Mamy 10 sekund kasparowskie. Czas minął i czytamy, co pan Jerzy napisał. Trudno jest pojąć, że światowej klasy szachista nie widział ruchu hetman G6, który mu gwarantował jasną przewagę. AB4 niedobre, hetman E4 i ginie wieża H1, czyli hetman G6, goniec bije C4, DC4, roszada. Skoczek D3 z szansami na wygraną. Ja powiem, że z dużymi szansami. Ja powiem, że z tego, co pamiętam, chyba też oglądałem bezpośrednie komentarze Aleksa Szipowa i Szipow bardzo uważa, bardzo, bardzo duże szanse dawał czarnym na wygranie tej pozycji. No cóż, zdarza się. Goniec bije F1. Król bije F1. Skoczek A6. Jak widzimy, czarne rzeczywiście straciły dużo z dynamiki swojej pozycji. Partia pokazuje, jak ciężko walczy się na poziomie arcymistrzowskim. To jest wysiłek umysłowy. Ile trzeba liczyć wariantów? Białe zagrały skoczek C3. Pan Jerzy poprawia grę białych. Skoczek D2 z planem, żeby po przestawieniu skoczka na D4 wprowadzić skoczka do aktywnej gry. Na przykład goniec E7, skoczek F3, skoczek D4. Król G2, sztuczna roszada wykonana. B4 z dynamiczną równowagą. Co to znaczy z dynamiczną równowagą? To znaczy, że
jest dużo ostrej gry z obu stron, ale jak policzymy warianty, to na końcu wariantów wszędzie nam wyjdzie równo. To tak można rozumieć. W partii nastąpiło skoczek C3. Skoczek C5, skoczek wraca, B4. I czarne grają ostre posunięcie D4. Teraz białe zbiły na C5. Nie mogły bić hetmanem na D4, ponieważ po skoczek B3 tracą materiał. Tu są widełki. Skoczek zrobił podwójne uderzenie. Tego po D4 nastąpiło BC5, DC3. I teraz pan Jerzy podaje wariant, iż w przypadku wieża C1, wieża D8, hetman F3, jeżeli teraz hetman C2, wieża D5, z ideą F6, czarne miałyby pionka więcej i lepszą pozycję, dlatego zamiast hetman C2 lepszy jest hetman F3, wieża D5. I tu zgadzamy się, że tylko z nieco lepszymi szansami czarnych. W partii nastąpiło hetman D4. Jak widzimy, mówiąc językiem brydżowym, partia ma dużo obrotowych momentów. Proszę, kombinujemy jak kramnik. Myślę, że wszyscy znaleźli kontynuację hetman D5. Pan Jerzy Konikowski komentuje: w tym dniu kramnik nie był wyraźnie w najlepszej formie. Myślę, że każdy gracz zagrałby w tym momencie hetman D5, hetman D5, CD5, goniec E3, wieża B8, bardzo ważne, wieża B3. Z ideą król D7, C6 z przewagą w końcówce. W partii nastąpiło wieża D8. Hetman C3. Hetman D5. Król G1, białe zbliżają się już do roszady. Goniec bije C5, czarne też. Wieża C1. Goniec B6. H5. Tylko w ten sposób białe mogą uaktywnić swoją wieżę, przerzucając ją przez pole H4. Co teraz? Teraz kramnik słusznie zrezygnował z ruchu hetman E4, po hetman C6, hetman C6, wieża C6, wieża D1. Wynikała równa końcówka i pan Jerzy podkreśla, że roszada utrzymywała jeszcze dynamikę gry. Utrzymywała jeszcze dynamikę gry. Natomiast pan Jerzy kontynuuje, że trudno było zdecydować się na H6, FE6, hetman G7, goniec D4 z królem w centrum. Pozycja jest w granicy równości z minimalnym wskazaniem na czarne. W partii nastąpiła roszada.
No i białe rozbijają pozycję roszady ruchem h4. Jak widzimy, z punktu widzenia czarnego króla, ich czarnopolowy goniec jest wyłączony z gry, nie pomaga. Wieża fe8. Proszę bardzo, kombinujemy, jak arcymistrz Jacek Tomczak. Zdaniem pana Jerzego Konikowskiego, pan arcymistrz Tomczak powinien zbić na c6 po wymianie hetmanów. Wieża d1, g5, wieża e5. Król g2 z szansami na uratowanie powstałej końcówki. I to jest racja, że szanse na uratowanie końcówki są, aczkolwiek Kramnik by wygrywał, tylko w partii nastąpiło HG7. Cytuję komentarz. Narzucające się posunięcie, jednakże jak zobaczymy za chwilę, była to błędna decyzja. Wieża E6. Najlepszy ruch. I teraz goniec G5. Trudno posunięcie goniec G5 polecać. Trzeba było grać hetman C2 z groźbą tu. I na wieża G6, hetman E2, można było też zagrać taki dziwny ruch, wieża H2. Natomiast w partii nastąpiło goniec G5 i zaczęły się ogromne kłopoty. Proszę, kombinujemy, jak Kramnik ma 10 sekund. To znaczy 10 sekund to starcza zawodnikowi Kasparowowi. Goniec D4. Pan Jerzy proponuje posunięcie. Oznacza wykrzyknikiem, hetman C2, wieża G6, zasłaniamy punkt H7. Teraz nie jest dobry goniec D8 z powodu na wieża G3, wieży nie można bić. Szaszek szybkim matem, tak oceniam, że po król E1 to może być mat w 8 posunięciu, a po król F1 w 4. Po król D2 w drugim zachęcam widzów do samodzielnego znalezienia. Hetman F5. Wieża E8. Wariant długi. Efektowne zagrania z obu stron. I pan Jerzy komentuje, powstałaby wygrana wieżówka. Koń wieżówka wygrana dla czarnych. Ja wyjaśnię. Biała wieża musi się wrócić na linię trzecią. Czarny król będzie stopniowo prowadził pionki. Bez pionków A byłaby końcówka z pionkami H i F, która jest trudna do wygrania i trudna do zremisowania. Natomiast pionki A powodują, że białe nie mają żadnych szans na zremisowanie. Teraz wieża musi się
cofnąć na c3, a po szachu na g5 biały król, jak zejdzie z linii h, to będzie miał problem z wstrzymaniem tego piona. Jak zejdzie na linię h, to nie wejdzie do gry na drugie skrzydło. Więc tu słusznie jest napisane, że końcówka jest wygrana. Kramnik zagrał hetman a2. Straszna wpadka byłego mistrza świata. Optycznie wygląda ten ruch ze względu na groźbę mata na f2 nawet silnie. Jednakże jest błędem i wypuszcza decydującą przewagę. Wieża h2, białe się obroniły. Teraz pan Jerzy komentuje, iż należało grać wieża d4 można było się jeszcze bronić. I tak dalej, co znaczy, że białym trudno jest wzmocnić swoją pozycję. Przywiązanie do punktu f2, zamknięcie wieży, atak na piona e5 daje czarnym kontrszansę w sensie uproszczenia pozycji. W partii nastąpiło wieża d5. Przysłowiowy gwóźdź do trumny. Ja to widziałem i Szypow widział i wszyscy widzieli, że po hetman b4 grozi szach. Pan Jerzy komentuje. Po tej prostej odpowiedzi białe forsownie wygrywają. No forsownie. Bo przesłona punktu f8, hetman jeszcze raz na h7, h6, goniec h6, hetman b3 za wolne, goniec d2, wykrzyknik. Czy coś innego wygrywało? Wygrywało goniec E3, ale goniec D2 wygrywa najszybciej. Wygrywało wieża F1, król G7, hetman H8 szach, król G6 i bardzo ładny mat. Chciałbym podziękować panu Jerzemu Konikowskiemu za bardzo dobrą analizę partii. Jeszcze raz mówię, partia ma walory teoretyczne, pogłębia, znaczy partia i komentarz pana Jerzego Konikowskiego pogłębia naszą znajomość partii szkockiej, ruch H4. Nowinka, walka o punkt C4. Następuje, że tak się wyrażę, jak to się mówi ładnie, szachowo, komedia obustronnych omyłek, pomyłek. Czarne mogły wygrać, białe mogły wygrać. Pokazuje nam to, że czołówka polska, czołówka światowa to są ludzie tacy jak my. Może grają w szachy trochę lepiej, ale potrafią zrobić takie błędy. O! Takie błędy jak my i wieża D5 i niespodziewanie tam i niespodziewanie tu i już nie ma obrony. Wielki sukces naszego arcymistrza. O ile ja pamiętam, przeciwnik się bardzo zdenerwował, jakoś szybko wybiegł od szachownicy, chyba nawet nie podziękował. Był tak wściekły, że przegrał wygraną pozycję. Zdarza się. Nerwy. Dziękuję wszystkim za uwagę.